jeśli się dołoży, to tego wyniku nie będzie, będzie wyższy. A to akcja z pierwszych minut. Oto Kamil Grodzicki bardzo dobrze to zrobił, wykończył, piłka trafia jednak w słupek. Szybkość, start imponujący. Moskała, wspominał o tym Grosicki, też dziwiliśmy się, Moskała na lewej obronie. Chcesz powiedzieć, słuchając Grosickiego, że Szatało przesadził trochę z ustawieniem, nazwać ofensywny w takim meczu? Ja wiem, szuka punktów. Gdyby, tutaj, gdy będzie, ale też gdyby postawił na lewej stronie na Sasina, to też jest zawodnik bardzo ofensywny, nie umiejący grać w defensywie za bardzo. Tutaj no, nie można mieć większych też pretensji do Tomka Moskały, natomiast do Janusa musimy mieć pretensje. Jest to wyuczony obrońca. 18 minuta. Piękny strzał po długim rogu. Kamil obiecał na życzonej hat-tricka. No, jak nie uda mu się na boisku, to później może. Ale wiesz, trener Probierz tym się nie przejmuje. Dam mu odpocząć, coś czuję w 70 minucie. Tak, no tak. Tak się cieszył Grzegorz Sandomierski i cały Białystok. Jagiellonia objęła prowadzenie po fantastycznej szarży Kamila Grosickiego. Teraz akcja w środku, błąd Janusa. Widzimy tutaj. Jeden, no, drugi opanował sytuację, no prawie Hermes, jak Aldair z Brazylii przed laty. Wyłuskał tą piłkę, no i świetne zagranie Burkharda, świetne. Kapitalne. I ale teraz mając, wyjście mając w przodzie takich zawodników jak Kupisz, na skrzydłach Kupisz, Grosik, Tomek Frankowski, no można w ciemno kombinować. Grać te piłki tak naprawdę i jest pewność, że w przypadku Grosika czy Kupisza oni nie dojdą, a w przypadku Tomka Frankowskiego jest to pewne, że wyczuje intencje podającego i znajdzie się tam, gdzie trzeba. Oto Grosicki trafia na 2-0. Była to 39 minuta meczu. Minutę, może dwie minuty później, za chwilę zobaczymy znowu Grosickiego. Prowadzenie piłki, Tibazon Kiza stracił. Świetne zagranie Kaszczelana. Kaszczelan, proszę, ratował, do boku, ratujący w ślizg. Tak, żeby nie było auta. Grosicki. Zamieszanie w środku pola 10 metrów, bez pudła. Ładuje tę bramkę Tomasz Kupisz. Brawo Jagiellonia, 3-0. Krakowia bez szans. Nieładnie tak, niweczyć szansę przed końcowym gwizdkiem sędziego. Ale wynik 3-3 przyjęlibyśmy tu z niedowierzaniem. Przynajmniej teraz. Nie wydaje nam się, tak do czegoś takiego doszło. Wydaje mi się, że morale tej drużyny nie jest w najlepszym stanie i tutaj no nie wróżę powodzenia w drugiej połowie. Ale... 3-0 w 41 minucie prowadzili piłkarze Probierza. A teraz Tibazon Kiza. Powiedziałem coś takiego, że to był mecz Tibazon Kiza kontra Jagiellonia i dwa razy urwał się piłkarz pozyskany przed tym sezonem do Krakowi. Bardzo dobre uderzenie na 3-1. A jednak zawodnik, który gra w ataku, no musi dysponować jakąś tam szybkością. Startem, odejściem. Tak, odejście, musi sobie wywalczyć, chociaż no, a na to tyle miejsca, akcja uderzy. Tomasza Kupisza. Frankowski nie przejął piłki, zostawił Burkhardtowi. Mocny strzał, odbita piłka, Cabaj bezradny. Było to 4-1 w 63 minucie meczu. Jeszcze raz Burkhardt, piłka w siatce. Tak cieszył się rozgrywający. Dobry mecz w Białymstoku Marcin Burkhardt. 9 minut później znowu Tibazon Kiza. Tym razem nie dał rady Aleksis. Zapóźnił trochę zawodników Jagiellonii wokół niego ładnie. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zrobić.